Proszę Państwa, 17 września tego roku obchodzić będziemy 85. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, a także Światowy Dzień Sybiraka upamiętniający wywózkę Polaków żyjących na terenach zajętych przez Związek Sowiecki we wrześniu 1939 roku. Tego dnia w całej Polsce wspominane będą również losy zesłanych na Syberię. W dzisiejszym programie przedstawię słuchaczom wspomnienia sybiraczki Afrykanki, pani Janiny Muszyńskiej, jednej z niewielu żyjących gdzieś w Edmonton świadków zsyłki na Syberię. Pani Janina w tym roku obchodziła swoje 95. urodziny, a w programie dzisiejszym, opatrzonym numerem 1096, również będą dziś życzenia dla urodzinowych solenizantów. Zarówno Marian, Alexis i Darek, jak każdego tygodnia, mówić będą o aktualnych wydarzeniach sportowych. Będą listy do redakcji, ogłoszenia parafialne i reklamy naszych sponsorów. A ja postaram się to wszystko połączyć w miarę moich skromnych możliwości w jedną całość, przy współpracy oczywiście z zaprzyjaźnionymi piosenkarzami, aby ten program był jeszcze jednym miłym doświadczeniem dla słuchaczy, gdziekolwiek jeszcze się perli polska mowa. Zanim krzyknę tradycyjne zawołanie edmontońskich górale, chciałbym jeszcze podziękować pani Wandzie Lewko z Krakowa, która dzień i noc wyszukuje dla nas piosenki i utwory, które możemy odtworzyć bez obawy, że YouTube nam wyłączy nasz program. Pani Wando, dziękuję bardzo serdecznie. No a teraz, let's go! Pewnego razu na weselichu poznałem dziewczę istny cud. Podszedłem bliżej, zagadać chciałem, ale dostałem prosto w dziób. Moja kochana, come on, come on, come on, na kolana. Zabieraj welon, ja wezmę garniaka. Bardzo przepraszam, ale mam chłopaka. No proszę, krejza, ach, nie pożałujesz. Serka o buzie, ja tego nie czuję. Zabieraj welon, ja wezmę garniaka. Bardzo przepraszam, ale mam chłopaka. No proszę, krejza, ach, nie pożałujesz. Serka o buzie, ja tego nie czuję. Może chciał dobrze, wyszło jak wyszło. Za dużo czystej wody lał. Drodzy panowie, rada na przyszłość. Kto wiedzie procent, nie ma szans. Mój ty wybrany, wróć do żywych, no to pogadamy. Zabieraj welon, ja wezmę garniaka. Bardzo przepraszam, ale mam chłopaka. No proszę, krejza, ach, nie pożałujesz. Serka o buzie, ja tego nie czuję. Zabieraj welon, ja wezmę garniaka. Bardzo przepraszam, ale mam chłopaka. No proszę, krejza, ach, nie pożałujesz. Serka o buzie, ja tego nie czuję. Już na pewno nie wezmę garniaka. Teraz się stroję dla swego chłopaka. Ona z pewnością tego pożałuje. Lecz chłopu zwinął, wtedy potańcuje. Ja już na pewno nie wezmę garniaka. Teraz się stroję dla swego chłopaka. Ona z pewnością tego pożałuje. Lecz chłopu zwinął, wtedy potańcuje. Daj sobie spokój. Jak każdego tygodnia obchodzimy urodziny naszych facebookowych przyjaciół, których w tym tygodniu jest niewiele. 15
września pan Andrzej Kaliszuk obchodził swoje urodziny. Panie Andrzeju, wszystkiego najlepszego. Karol Niedzielski, ksiądz Karol Niedzielski, 15 również obchodził swoje urodziny. A 19 pani Anna Chojnowska, właścicielka biura podróży Polonez. Pani Aniu, wszystkiego najlepszego. Natomiast 20 Marcin Bzyk z Krakowa. Urodzinową piosenkę śpiewa dzisiaj Woj Anuszkiewicz, którego dawno nie słyszeliśmy, bo nic nowego od Woja nie nadeszło, ale ta piosenka urodzinowa właśnie się pokazała w internecie. Happy birthday, everybody! Zdrowia, szczęścia i radości, siły, poczucia młodości, gdy muzyka grała, a wino się lało, a wszyscy śpiewają, że 100 lat to za mało. Bo wielkie serducho, za twoje dziś zdrowie wybijemy ucho. 100 lat to za mało, choć tu daj nam pyska, niech już szampan pęka i po stołach tryska. To kilka ogłoszeń w kąciku ogłoszeń Polskiego Radia. Drodzy Państwo, bilety na walkę bokserską Alexis Kubicki, która będzie miała miejsce 27 września w River Cree Casino, już można rezerwować, dzwoniąc do naszego studia Polskiego Radia Edmonton 780-289-2879 lub do Mariana Pukowca 780-222-0314. Zostało tylko kilkanaście biletów, a więc hurry up. No i do zobaczenia 27 na wielkiej walce, o której walczyć będzie o Mistrzostwo Świata Alexis Kubicki. Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton zaprasza na jesienne imprezy, których w przygotowaniu jest kilka. I tak 26 października w klubie Szerenka Halloweenowa zabawa przebierańców z wieloma nagrodami, a więc wszyscy musimy się jakoś przyzwoicie przebrać. Wstęp tylko $5 od osoby, a rezerwację miejsc należy dokonać pod numerem 780-289-2879. Jak się domyślacie, to jest mój numer telefonu i ja będę grał do tańca tego halloweenowego wieczoru. Natomiast 22 listopada Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton zaprasza na kolejne wydanie kabaretu, czyli Rymowanki z Zafiranki numer 2. Tym razem nazywać się to będzie Pod klonowym liściem w SPA. Bardzo interesujący program mówiący o nas, o emigrantach, a więc serdecznie zapraszam. Początek godzina 19, 22 listopada, sala konferencyjna Domu Polskiego. Wstęp wolny dla wszystkich uczestników, no i oczywiście będzie poczęstunek. A natomiast 30 listopada Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton również zaprasza na tradycyjną zabawę andrzejkową z laniem wosku i wróżbami. Wstęp tylko $5 od osoby, a rezerwacja pod tym numerem, który już Państwo znacie, 780-289-2879. Oczywiście odbędzie się to w klubie Syrenka i do tańca grać będzie Bogdan Koral-Konikowski. Zapraszam na te wszystkie imprezy Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton. Natomiast chór Polonia szykuje następny kabaret pod tytułem Morskie Opowieści. Prosimy zaznaczyć sobie datę 19 października w Domu Polskim i zacząć myśleć o marynarskich lub pirackich strojach oraz trenować głosy do śpiewania. Zanosi się na bardzo wesoły wieczór. Oprócz kabaretu w programie przewidziana jest także smaczna kolacja i tańce. Prace nad przygotowaniem wrą, a więc zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o poparcie naszej działalności i pomoc w rozreklamowaniu imprezy oraz zachęceniu Polonii
polonijnych biznesów do sponsorowania. Bilety w cenie $65 z kolacją, a po rezerwację proszę dzwonić do pani Eugenii Szerewko 780-994-0239 lub do Reni Jabłońskiej 780-984-0767. Zapraszam serdecznie prezes chóru Polonia, pani Eugenia Szerewko. Dom Polskich Weteranów poszukuje do pracy zorganizowanych i odpowiedzialnych osób na stanowisko kucharz oraz pomoc kuchenna. Konieczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Prosimy o przesłanie resume na adres manager.pws@show.ca lub kontakt telefoniczny 780-475-9366. Klub Seniora 2004 natomiast informuje, że gimnastyka dla seniorów rozpoczęła się już w poniedziałek 9 września. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 10 rano w sali Domu Weterana przy 9203 144 Ave. Zajęcia oczywiście są wolne od opłat, a wszystkich chętnych do ćwiczeń zaprasza prezes Klubu Seniora 2004 pani Marianna Kwiatkowska. No i jeszcze jedno ogłoszenie, tym razem od zespołu folklorystycznego Łowicz. Przez ostatnie 25 lat zespół folklorystyczny Łowicz rozwijał się i odnosił sukcesy dzięki nieustającemu wsparciu przyjaciół polskich organizacji. Świętując jubileusz 25-lecia istnienia, pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność za nieustanne wsparcie i oddanie naszej działalności. Zespół folklorystyczny Łowicz ma zatem zaszczyt zaprosić na nasze obchody 25-lecia. Łowicz 2025. Podróż przez Polskę. Taki nosi tytuł tej imprezy. Odbędzie się to 13 października o godzinie 15 w Meyerhollowitz Theater na terenie Uniwersytetu Albertańskiego. Bilety są dostępne do zakupu pod tym właśnie linkiem. Linkiem, tak trudno znaleźć polskie słowo pod te. I tyle informacji w tym wydaniu ogłoszeń Polskiego Radia Edmonton. Fix Auto Edmonton East to najlepiej wyposażony w naszym mieście Edmonton zakład blacharsko-lakierniczy. Na powierzchni ponad 24 tysięcy stóp kwadratowych Fix Auto Edmonton East oferuje usługi w zakresie laserowej naprawy ramy, blacharki samochodowej, lakiernictwa oraz mechaniki samochodowej i ustawiania zbieżności i wyważania kół. Pan Kazimierz Grudzień, właściciel zakładu Fix Auto Edmonton East oraz Fix Auto w Leduc, zaprasza serdecznie do korzystania z usług jego zakładu. Zakładu, który jak niewiele w mieście oferuje dożywotnią gwarancję na wszystkie naprawy kolizyjne. Fix Auto jest uprawnionym zakładem naprawczym dla firm ubezpieczeniowych. Adres zakładu 6652 50 Street. A numer telefonu 780-450-8348. Uczciwość i solidność to zaleta zakładu Fix Auto Edmonton East. Pan Kazimierz Grudzień w tym roku celebruje 25 lat prowadzenia zakładu ku radości mieszkańców Edmonton, a w szczególności całej Polonii Edmontońskiej i okolic. Wypadki samochodowe nie należą do przyjemności, ale pan Kazimierz zrobi wszystko, by twoje auto o tym nie pamiętało. Fix Auto Edmonton East 780-450-8348. Wszystkie naprawy są gwarantowane dożywotnio Fix Auto Edmonton East. Zapraszamy całą Polonię do odwiedzania naszego zakładu. Hej, to znów ty. Zjawiasz się, rujnujesz sny. Hej ty, znów otwieram oczy swoje, widzę cię. Nie zatrzymasz teraz mnie, nawet jeśli ktoś mi zajdzie w drogę, nawet jeśli znajdziesz się. Oh,
patrzysz na mnie. Ile jeszcze to będzie trwać? W koncercie życzeń mam dziś życzenia dla pana Andrzeja Labędzia, który obchodził swoje urodziny 15, czyli w zasadzie dzisiaj urodziny. Pan Andrzej jest naszym stałym korespondentem i od czasu do czasu przesyła nam bardzo interesujące listy, abyśmy mogli w listach do redakcji odczytać. Panie Andrzeju, chylę głowę ku pańskiej zdolności pisarskiej. Natomiast dziś życzenia pochodzą od jego kochającej żony, która 56 lat spędziła już ze swoim Andrzejem. I czegoż po 56 latach może życzyć Terenia? Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, panie Andrzeju. To życzy kochająca Terenia po tylu latach małżeństwa. A ja dołączam się z życzeniami razem z piosenką. Wszystkiego najlepszego, panie Andrzeju.
A teraz zapraszam do wysłuchania opowieści pani Janiny Muszyńskiej o tragicznych losach polskiej rodziny wywiezionej przez Sowietów na daleki Sybir. Kilka lat temu, oglądając polską telewizję, natknęłam się na bardzo interesujący program z Białegostoku. Oczywiście myślałam o tym i nadarzyła się okazja, że rok temu mój wnuk Aleksander jechał do Polski na kurs języka polskiego do Gdańska i poprosiłam go, jeżeli będzie miał okazję, żeby pojechał do Białegostoku i zwiedził muzeum. Oczywiście spełnił moją prośbę. Przysłał mi bardzo wzruszającą pocztówkę z muzeum. Również jak przyjechał, przywiózł katalog. I w rozmowie z nim powiedział: babciu, nie widziałam ciebie ani twojej rodziny, a przecież wy też Sybiracy. Wzięłam to bardzo mocno do serca i zaczęłam myśleć, żeby przesłać dokumentację, w której jestem w posiadaniu. Oczywiście przyszedł mi bardzo z pomocą mój brat Wiluś, który miał listy oryginalne tatusia pisane na Syberii, również inne cenne dokumenty. Tu w Edmontonie moje wywiady z panią Marią Carlton, redaktorką naczelną Kulis Polonii, półtygodnika z panem Cydarem i wiele innych cennych dokumentów. Więc to wszystko gromadzę i równocześnie z nagraniem dzisiejszym prześlę do Białegostoku. Mój wnuk będzie jechał w tym roku, więc odwiezie osobiście, a jeżeli nie będzie mógł, to rodzina to załatwi. Teraz chciałabym w krótkim streszczeniu przedstawić losy moich rodziców i rodzeństwa Sybiraków. Tatuś, urodzony w 1894 roku, 29 grudnia, we wsi Borsuki, powiat Dzisna, województwo wileńskie. Mamusia, 11 lutego 1907 roku, w majątku Podorka, powiat Luszki, też województwo wileńskie. Rodzice pobrali się w 1926 roku, 19 września. Tatuś był sekretarzem gminy w Szarkowszczyźnie i również podporucznikiem Wojska Polskiego Rezerwy Piechoty. My trzy dziewczynki, siostry, Eliza, urodzona w 1928 roku 8 sierpnia, Janina, to ja, 26 lutego 1930 roku, Emma, 27 maja 1931 roku, Emanuel 7 grudnia 1932 i Wiluś Wilhelm 25 września 1935 roku. A więc my trzy dziewczynki urodziłyśmy w Szarkowszczyźnie, a tatusia już w 1932 roku przeniesiono do pobliskiej gminy Prozor Roki, oddalonej tylko 12 kilometrów od granicy sowieckiej. Oczywiście powszechnie wiadomo, Niemcy napadli na Polskę 1 września, bolszewicy 17 września. Przedtem mieli ze sobą układ tak zwany Ribbentrop-Mołotow,
który doprowadził do czwartego rozbioru Polski. Polska jako państwo przestała istnieć. Więc wkrótce po wkroczeniu bolszewików, a ponieważ mieszkaliśmy w gminie, więc bolszewicy pozamykali pomieszczenia gminne, zapieczętowali drzwi, nam pozwolono pozostać. Tatusia wzywano często na przesłuchiwania, po których wracał do domu, niektórzy nie wracali. Ale już 5 kwietnia w 1940 roku nie wrócił z przesłuchania i nie wiedzieliśmy, co się z nim stało. Po latach dwóch dowiedzieliśmy się, że został aresztowany w tym dniu, osadzony w więzieniu w Bresbeczu w okolicach Mińska, osądzony na 8 lat katorżniczej pracy w Narjamarze, obozu u ujścia rzeki Peczory w okręgu arktycznym, nad Morzem Arktycznym. Natomiast mamusię i nas pięciorko dzieci wywieziono 13 kwietnia 1940 roku na Sybir. Wcześniej to była druga masowa wywózka Polaków i obywateli polskich, natomiast pierwsza miała miejsce 10 lutego 1942 roku. O tym, jak wyglądała podróż w bydlęcych wagonach na Syberię, nie będę się nad tym rozwodzić, bo w literaturze tematu jest wiele napisane na ten temat. 1 maja 1940 roku przywieziono nas do Pawlodaru w Kazachstanie. W Pawlodarze oczywiście bolszewicy obchodzili kolejne święto rewolucji październikowej. Domy przystrojone były czerwonymi flagami z sierpem i młotem. Orkiestra grała hymny na cześć wodzów rewolucji i tak dalej, i tak dalej. Ale myśmy tam nie byli długo, zaraz na drugi dzień naszą rodzinę i kilka rodzin z naszego miasteczka, same kobiety i dzieci oczywiście, wywieziono do tak zwanego Selo Doloń, kilkaset kilometrów od Pawlodaru. Pawlodarska oblast, Bieskaragajski rejon, Selo Doloń nad samą rzeką Irtysz. I tam nas umieszczono wraz z innymi rodzinami, żonami policjantów i żołnierzy, oficerów polskich, którzy byli aresztowani jeszcze w 1939 roku i wiadomo, że znaleźli się w Lesie Katyńskim lub w innych miejscach kaźni. Na drugi dzień, oczywiście jak wysadzili nas w Dołoni, to powiedzieli, tu są domki, tu mieszkają różni ludzie, mają swoje pomieszczenia, więc idźcie i szukajcie, kto was przyjmie. Ale dowiedzieliśmy się, że oni też mieli nakaz, że mają przyjąć pierwszą lepszą rodzinę, która zjawi się u ich progu. My mieliśmy wielkie szczęście, trafiliśmy do rodziny Kamińskich, byłych zesłańców powstania styczniowego, którzy nienawidzili Stalina i z tym przed mamusią wcale nie kryli się. Więc na drugi dzień zjawił się kawodzista i powiedział, ty musisz iść do pracy, masz 5 dzieci i nie dasz rady wyżywić ich. Musisz 2 z nich oddać do domu dziecka, bo wiesz przecież, że u nas jest taka zasada, kto nie pracuje, ten nie je.
I te slogany nawet były porozwieszane w różnych miejscach, na budynkach rządowych. Kto nie pracuje, ten nie je. I doradzali, żeby mamusia oddała młodsze dzieci. Ale mamusia, wiedziona instynktem matczynym, wiedziała, że jak odda te młodsze dzieci, to na pewno ich nigdy nie zobaczy. Bo te przypadki były też nagminne. Przecież Wiluś miał dopiero 4,5 roczku, tak żeby wkrótce zapomniał i swoje imię, i swoje nazwisko. Emuś był trochę starszy. I tak to rodzina była rozdzielona. My z siostrą Elizą do domu dziecka w Buraz, oddalonym o 30 km. Mamusia też o przeszło 30 km do pracy w kamieniołomie. I w domu chłopcy i Ema. Ema, jako 9-letnia dziewczynka, zajmowała się młodszymi braćmi. Piekła dla nich lepioszki, tak zwane placki z mąki i z wody. Chodziła nieraz kilka kilometrów na pola kołchozowe, żeby znaleźć jakiegoś zmarzłego buraka, kartofel albo marchewkę, żeby coś ugotować. A Emuś biegał nad rzekę, zaprzyjaźnił się z miejscowymi chłopakami, dostał od nich wędkę, od czasu do czasu złapał rybkę i zadowolony przyniósł do domu. Ema ugotowała i mieli względny posiłek. Natomiast Wiluś był wiecznie głodny. Przyglądał się pasącemu koniowi i zazdrościł mu, że koń może jeść tyle trawy, ile tylko zechce, a on jest wiecznie głodny. I ciekawa rzecz, którą sobie przypomniałam, nie tylko przypomniałam, ale również mówiła mi o tym mamusia. Wiluś był wyjątkowym dzieckiem. Nie biegał z kolegami, siedział tylko na schodach, patrzył się w dróżkę, którą ewentualnie Ema wracała lub Emuś wracał. Gospodyni zdziwiona była jego zachowaniem. Mówiła: czego nie idziesz i nie pobawisz się z dziećmi? A on mówi: ja nie mogę, bo mamusia mi powiedziała, że muszę pilnować domku, czyli swego pokoju. A jak mamusia przyjdzie, to gdzie mnie będzie szukać? Nie znajdzie mnie. I siedział kamieniem na tych schodkach. I ta gospodyni nie mogła się nadziwić temu dziecku, przecież miał ponad tylko 5 lat. I nazwała go po rosyjsku cudzieszny balczyk, cudowny chłopczyk. I tę relację przekazała mamusi. I dopiero tu, w Edmontonie, mamusia mi o tym powiedziała, że nawet Wiluś nie wiedział. Przez lata niedawno mu o tym powiedziałam, czy pamięta coś z tego okresu. On też podzielił się, że coś tam pamięta, że siedział i czekał na mamusię. Więc tyle byłoby, co na naszej rozdzielonej rodziny. My z siostrą Elizą trafiłyśmy do dziedomu, gdzie były inne dzieci, oprócz polskich naturalnie, były dzieci armeńskie, były dzieci tatarskie. Opieka traktowała nas dobrze, tak samo traktowała, jak i inne dzieci. Nie wyzywano nas, że jesteśmy dziećmi burżujów. Chodziłyśmy do szkoły, należałyśmy do organizacji pionierskiej, śpiewałyśmy piosenki rosyjskie i o tyle, o ile nauczyliśmy się rosyjskiego języka. Dzisiaj chciałabym przypomnieć i zaśpiewać piosenkę, którą śpiewałyśmy w domu dziecka. Króciutka treść tej piosenki. Otóż dzieci bezdomne siedzą przy płonącym ognisku
i gwarzą o swoim losie, snują marzenia na przyszłość. Wśród nich dziewczynka przytuliła główkę do piersi i cichutko szepce, może śpiewa. Ach ty mamo, moja rodzona, po coś mi na świat wydałaś? Nieszczęśliwym losem obdarzyłaś i oddałaś mnie do domu dziecka. A dom dziecka wszyscy miejscowi podglądają i często nie dadzą nam przejść, bo jak idziemy gromadko do szkoły, wykrzykują, wytykają na palcem i krzyczą: oto bezdomne idą. Ale my, bezdomne dzieci, my się nie boimy nikogo. Niech ci szczęśliwcy się śmieją, a nam jest wszystko jedno. Teraz kastor горит w tumanie świeci, tam bez przyzordy nie idut, a nie wiedut samoj biesiedu, jak będzie dalsze prożywać. Одна девчонка беспризорна склонила голову на грудь, в тоске по матери родимой не может бедная уснуть. В тоске по матери родимой nie może biedna ja usnąć. Ach ty matko moja radnaja, za czym na świat mnie radila, судьбą nieszczęsnej nagradila, w детдомску жизнь мне отдала. Дедомску жизнью прозирают, нигде проходу не дают, и только в езде воскричают, что вот дедомские идут. А мы, детдомские ребята, мы не боимся никого, пускай счастливые смеются, а нам, детдомским, все равно, пускай счастливые смеются, a tam dziedomski wsio rabdo. No i teraz króciutko o pobycie w Afryce. Jak wiemy z historii, Niemcy napadają na Sowiety, przychodzi amnestia dla Polaków, więźniów i osób cywilnych, oczywiście z pomocą rządu na uchodźstwie generała Sikorskiego i Majskiego i oczywiście za pozwoleniem Stalina. I udaje się nam z wojskiem polskim wyjechać do Persji, naturalnie. Jest też długa historia naszego spotkania z tatusiem i wyjazd tatusia z lagru zwolnienia, ale mam to wszystko w dokumentacji swojej, którą prześlę wraz z tym nagraniem. Tylko o Afryce chcę wspomnieć, że tam życie dla nas było bardzo dobre, opiekowano się nami, miałyśmy szkoły, harcerstwo, zespoły taneczne i tylko zaśpiewam króciutkie trzy piosenki, któreśmy tam śpiewały razem z Elizą i z innymi dziećmi.
róże, zaćmy róże. Długo jeszcze temu światu grozić będą śnieżne burze. Zaćmy je przyszłemu latu, grozić będą śnieżne burze. Zaćmy je przyszłemu latu. My rozbici z nich rodzinnych, może z róż nie ujrzym kwiatu, ale zaćmy je dla innych, szczęśliwszemu zaćmy światu, ale zaćmy je dla innych, szczęśliwszemu zaćmy światy. Jakiż los nasz piękny wzniosły, gdzie nie idzie ciernie głogi, a gdzie przejdzie róże wzrosły. Więc nie schodźmy z naszej drogi, a gdzie przejdzie róże wzrosły, więc nie schodźmy z naszej drogi. Jeszcze dwie króciutkie Adama Asnika. Darebne żale, próżny trud, bezsilne zło życzenia, przeżyty kształtu, żaden cud nie wróci do istnienia. Świat wam nie odda, idąc wstecz zniknionych marsz regu, nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli w biegu. Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się ludzka dusza rozprzestrzenia i większym staje się Bóg. Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. Nieście więc wiedzy pochodnię na czele i dobry udział bierzcie w wieku w dziele, przyszłości podnoście gmach. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć sami macie doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży. I wy winniście im cześć. Dziękuję bardzo panu Bogdanowi Koralowi Konikowskiemu za zrealizowanie niniejszego nagrania. To na koniec. Miast kresowych wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak.
i w kajdanach szli konfederaci. Mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji kościuszkowskiej, z powstań dwóch szkół, barykad Warszawy i Łodzi, konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował nam Bóg. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Przez lód spod bieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska coraz bliżej. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez Ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez Ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. Zapraszam do wysłuchania przeglądu wydarzeń minionego tygodnia. Wiceprezydentka Kamala Harris zdrwiła z wielkości tłumów na wiecach swojego przeciwnika, kpiła z jego pozycji na arenie międzynarodowej, bankructw przeszłości i odziedziczonego bogactwa. Trump znalazł się w defensywie i walczył o skuteczne uderzenie, nawet gdy dyskusja przeniosła się na bardziej przyjazne dla niego terytorium, takie jak imigracja i gospodarka. Kiedy zaczął opowiadać historię o tym, jak nielegalni imigranci z Haiti rzekomo zjadają zwierzęta domowe w małym mieście w Ohio, moderator David Muir nie wytrzymał i przerwał byłemu prezydentowi. Z kolei Harris zareagowała wyraźnym zdziwieniem. Harris co róż wbijała swojemu przeciwnikowi szpilki. Drwiła m.in. z wielkości wieców Trumpa. Wtedy republikanin, któremu sojusznicy radzili zachować spokój i opanowanie, nie mógł się powstrzymać. Ludzie nie opuszczają moich wieców. Mam największe wiece na świecie, najbardziej niezwykłe wiece w historii polityki, upierał się były prezydent, podczas gdy Harris patrzyła na niego, uśmiechając się i kręcąc głową. Posłuchajcie Tomasza Piekielnika, który wyraża swoją opinię na temat haniebnej debaty prezydenckiej w USA Donald Trump versus Kamala Harris. Stronniczość i kłamstwa, tak to nazwał. Posłuchajcie.
Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. Jesteśmy już po debacie Kamali Harris z Donaldem Trumpem. Według mnie była to farsa, komedia i parodia dziennikarstwa. Jednym słowem, hańba. Zresztą to słowo powinno być na sztandarach demokratów napisane tłustym drukiem. Z kolei Kamala Harris okazała się być w mojej ocenie podłym kłamcą, drodzy Państwo. Podawała nieprawdę na temat Donalda Trumpa, na temat jego programu wyborczego. Jestem, muszę Państwu powiedzieć, tym bardzo zbulwersowany. Te kłamstwa z ust Kamali Harris możliwe były tylko i wyłącznie dlatego, że cała debata odbywała się w telewizji ABC, a prowadząca ABC News chociażby jest bliską przyjaciółką Kamali Harris. Stało się zatem, jak przewidywałem, to znaczy Kamala Harris, w istocie niekompetentna, bez wiedzy geopolitycznej, bez wiedzy biznesowej, bez orientacji w biznesie oraz ekonomii, wspierana przez potężne lobby, potężne siły finansowe, przez Deep State, wspierana przez całe to know-how hollywoodzkie, które doskonale wie, jak chwycić widza za serce, sztuczną narracją, bo przecież tym jest, drodzy Państwo, Hollywood, wspierana przez cały ten system i te machiny, mogła swobodnie kłamać. I w istocie niezależni dziennikarze w Stanach Zjednoczonych, niezależni komentatorzy twierdzą, że Donald Trump to tak naprawdę miał przeciwko sobie trzech przeciwników, Kamalę Harris oraz dwóch moderatorów telewizji ABC. Ona właśnie mogła robić to, co chce, a stacja telewizyjna nie raczyła weryfikować jej słów, a powinna. Czepiała się tylko, czyli moderatorzy czepiali się tylko Donalda Trumpa, nawet gdy wyrażał on opinię, a nie przywoływał fakty, to już byli tutaj bardzo czepialscy i służalczy wobec zamówionej narracji przez Deep State. W najnowszym wywiadzie dla prawicowego programu Sean Ryan's Show J.D. Vance, kandydat republikanów na wiceprezydenta, przedstawił zarys potencjalnego planu pokojowego dla Ukrainy. Propozycja Donalda Trumpa zakłada utworzenie strefy zdemilitaryzowanej wzdłuż obecnej linii demarkacyjnej oraz zapewnienie Rosji, że Ukraina pozostanie neutralna i nie przystąpi do NATO. Pytany, jak Trump zamierza spełnić swoją obietnicę doprowadzenia do zakończenia konfliktu jeszcze jako prezydent-elekt, Vance odparł. Wygląda to tak, że Trump siada, mówi Rosjanom, Ukraińcom, Europejczykom. Musicie ustalić, jak wygląda pokojowe rozwiązanie. I prawdopodobnie wygląda to jak coś w stylu: obecna linia demarkacyjna między Rosją a Ukrainą staje się strefą zdemilitaryzowaną. Jest mocno ufortyfikowana, aby Rosjanie nie dokonali kolejnej inwazji. Ukraina utrzymuje swoją suwerenność. Rosja utrzymuje gwarancję neutralności od Ukrainy. Nie dołącza do NATO, nie dołącza do niektórych tego typu instytucji sojuszniczych. Senator z Ohio podnosi również kwestię finansowania odbudowy Ukrainy, wskazując na Niemcy i inne kraje jako potencjalnych płatników. Vance, przedstawiając Trumpa jako realistę zdolnego do współpracy ze złymi gośćmi, porównuje go do aliantów z czasów II wojny światowej, którzy sprzymierzyli się z Józefem Stalinem. Pamiętamy tamtą historię. I trochę w kosmosie. Drodzy Państwo, Polaris Dawn, pierwsza prywatna misja, w ramach której osoby niezwiązane z żadną agencją kosmiczną odbyły spacer kosmiczny, przeszła do kluczowej fazy. Czworo komercyjnych astronautów zostało wyniesionych w przestrzeń kosmiczną rakietą Falcon 9 SpaceX. Przed godziną 12 rozpoczął się ich spacer. Misja miała planowo rozpocząć się pod koniec sierpnia 2024 roku, jednak ostatecznie rakieta wystartowała 10 września z Centrum Kosmicznego imienia Johna Fitzgeralda Kennedy'ego na Florydzie. Pięciodniowa misja, w ramach której przeprowadzonych zostało 36 badań naukowych nadzorowanych przez dwóch pracowników SpaceX, zyskała sławę jako pierwsza w 100% komercyjna misja, gdzie astronauci odbyli spacer kosmiczny.
Kapsuła Dragon osiągnęła apogeum ponad 1,4 tysiące kilometra, co oznaczało najdalszą podróż człowieka w kosmosie od zakończenia programu Apollo ponad 50 lat temu. Następnie astronauci wykonali 6 obrotów wokół Ziemi, schodząc na docelową wysokość 700 kilometrów, gdzie odbył się właściwy spacer kosmiczny. Wielki sukces. I na zakończenie John Bon Jovi, znacie Państwo tego piosenkarza, podczas kręcenia nowego teledysku stał się świadkiem niecodziennej sytuacji. Na moście, gdzie nagrywali sceny, pojawiła się kobieta, która próbowała popełnić samobójstwo. Piosenkarz od razu ruszył z pomocą. John Bon Jovi, ikona muzyki rockowej, twórca niezapomnianych hitów takich jak Living in a Prayer czy It's My Life, znalazł się w centrum niecodziennej sytuacji. Podczas kręcenia teledysku do nowej piosenki People's House na moście Johna Segetrella około godziny 18 czasu lokalnego jego uwagę przykuła kobieta, która próbowała skoczyć z mostu. Bon Jovi, nie wahając się ani chwili, podszedł do niej i rozpoczął rozmowę. Jego empatia i ciepłe słowa przekonały kobietę do zmiany decyzji. Wraz z pomocą przypadkowego przechodnia gwiazdor rocka pomógł jej bezpiecznie wrócić na drugą stronę barierek. Do sprawy odniosły się straż pożarna i policja. Szef policji w Nashville, John Drake, pochwalił piosenkarza za szybkie podjęcie działań. Warto podkreślić, że John Bon Jovi nie jest obcy działalności charytatywnej. Założyciel fundacji JBJ Soul Foundation aktywnie angażuje się w pomoc osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności. No i tyle przeglądu wydarzeń minionego tygodnia. This ain't a song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live, I am alive. My heart is like the open highway. Frankie said I'm getting my way. I'm gonna live, I am alive. Cause it's my life. For the ones who stood their ground. And it's for Tommy and Gina who never backed down. They said tomorrow's getting harder, make no mistakes. Luck ain't even lucky, gotta make your own breaks. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I'm gonna live, I am alive. My heart is like the open highway. Frankie said I'm getting my way. I'm gonna live, I am alive. Cause it's my life. You better stand tall in the cold in your house. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, it's now.
want me ever. I ain't gonna live forever. I just wanna live, but I am alive. My heart is like the open highway. Frankie said I'm Jenny McGuire. I'm gonna live, but I am alive. 'Cause it's my life. W listach do redakcji mam list od pani Doroty, która tak napisała. Witam serdecznie, a moje podziękowanie za program numer 1095 pragnę wyrazić w moim skromnym wierszu. I oto ten wiersz. Niedzielny poranek, wygodnie siadam i czekam na głosy z Kanady płynące na ciekawe wiadomości, ciekawe rozmowy i wywiady interesujące. I ta muzyka, co serca niesie i duszę potrafi poruszyć i nawet, jeśli komuś smutno, łzy umie osuszyć. I mój ulubiony zespół z Chicago z panem Zbyszkiem na czele, ich piękne głosy i piękna twórczość radości dają nam wiele. Cała redakcja wraz z panem Bogdanem karmią nasze umysły głodne, a my dziękujemy za tę ucztę i za te twarze pogodne. Więc czekam na ten zacny program z niedzieli na niedzielę, a całej ekipie życzę sukcesów i pomyślności wiele. A ja, delektując się polskimi kwiatami, pełna wzruszenia, wszystkim Państwu ślę pozdrowienia. Pani Doroto, dziękuję, śliczny, przepiękny wierszyk. No a w tej sytuacji nic innego mi nie przychodzi na myśl, jak jeszcze jedna piosenka Zbyszka Kasprzyka i jego biało-czerwonych po tym sympatycznym wierszu. Oczywiście, że opowiadając pana Zbyszka, zawsze muszę włożyć ten jego ulubiony kapelusik, żeby wszystko miało ręce i nogi. Jeszcze raz, pani Doroto, dziękuję, gdziekolwiek pani jest w tej chwili. Śpiewa Zbyszek Kasprzyk i jego biało-czerwoni. Ach, miła, serce bije mocno, kiedy trzymasz mnie za rękę, ty mnie tulisz nocą. Ach, miła, miłość powróciła i choć tak cię zasmuciłem, to mi przebaczyła. Jeszcze przed nami marzeń i do spełnienia bajecznych snów. Choć już zwątpiłem, moją wielką miłość, powróciłaś do mnie i serce śpiewa znów. Ach, miła, serce bije mocno, gdy trzymasz mnie za rękę, powróciła i choć tak cię zasmuciłem, to mi przebaczyła. Dzisiaj wróciły znów. Chcę być jak rzeka, co jak miłości niesie dziś dla siebie i na zawsze.
choć tak cię zasmuciłem, to mi przebaczyłaś. Drodzy Państwo, 11 września w tym tygodniu obchodziliśmy kolejną 23. rocznicę tragedii World Trade Center w Nowym Jorku. No to najpopularniejsze teorie spiskowe na jej temat. Na temat żadnego innego wydarzenia w historii świata nie rozpowszechniono tylu kłamstw, co na temat ataków terrorystycznych na Nowy Jork 11 września 2001 roku. Niezależnie od tego, ile faktów temu przeczy, te kłamstwa wciąż pozostają żywe. Każdy zna te obrazy, były nieskończenie wiele razy powtarzane w telewizji, i można je zobaczyć w tysiącach filmów na YouTubie. Zderzenie lotu United Airlines 175 z południową wieżą World Trade Center dokładnie o godzinie 9.03 zostało uchwycone na ponad 20 nagraniach wideo, na których samolot jest mniej lub bardziej widoczny. Co najmniej 6 z nich było transmitowanych na żywo. Można więc przypuszczać, że nikt nie mógłby podważyć faktu, że dwa porwane samoloty pasażerskie uderzyły w symbol Nowego Jorku 11 września. Jest wręcz przeciwnie. Wraz z upływem czasu od zamachów liczba teorii spiskowych rośnie zamiast maleć. Oto 5 najpopularniejszych teorii spiskowych dotyczących 9/11. James Fetzer, emerytowany profesor filozofii i nauki, twierdzi, że w wieżę nie uderzyły żadne samoloty, mimo wielu istniejących nagrań wideo. W rzeczywistości, jak twierdzi Fetzer, były to zdalnie sterowane pociski. Jego zdaniem nagrania zostały cyfrowo zmanipulowane, a sylwetki dwóch Boeingów 767 dodano zamiast rzekomych użytych rakiet cruise. Jednakże teoria Fetzera została obalona, ponieważ co najmniej 6 nagrań z uderzenia lotu United Airlines w południową wieżę było transmitowanych na żywo na całym świecie. Dodatkowo na dachu budynku przy Broadwayu znaleziono zniszczone części podwozia tego samolotu, a części turbin na Murray Street. Co więcej, 3 pasażerów, którzy na pewno byli na pokładzie tego lotu, zostali zidentyfikowani za pomocą badań DNA. Antysemityzm, jak w literacko wyolbrzymionej definicji filozofa Teoda Adorno jest plotką o Żydach, można tu uznać za przekonujące lub nie. Jednak faktem jest, że ataki 11 września 2001 roku wywołały obrzydliwe antysemickie twierdzenia. Teza, że 11 września nie zginął żaden Żyd, pochodzi prawdopodobnie z radykalno-islamskiej rozgłośni radiowej szyickiej Hezbollah. Twierdzono, że Mossad lub ogólnie Izrael zorganizował te ataki, aby skłócić USA z islamskim światem, a Żydzi zostali ostrzeżeni, aby tamtego wtorku nie udawali się do World Trade Center. Kariera, jaką zrobiło to twierdzenie, mogłaby zaskoczyć nawet jego autorów, gdyby oni wiedzieli. Wielu antysemitów do dziś rozpowszechnia te bzdury. Tymczasem można przytoczyć fakty. Co najmniej 270 Żydów zginęło w zamachu w Nowym Jorku. Według innych źródeł liczba ta sięga nawet 400. Oznacza to, że co 10 do co 7 ofiary, czyli 10 do 14%, była wyznania żydowskiego lub miała żydowskie pochodzenie. Przy udziale Żydów w populacji USA wynoszącym 1,7 do 2,6% oraz 6% w Nowym Jorku oznacza to, że ludzie pochodzenia żydowskiego byli wśród ofiar nadreprezentowani. Czy dzierżawca kompleksu World Trade Center, magnat nieruchomości Larry Silverstein, zrobił 11 września ogromny interes? Ta teoria w różnych możliwych i niemożliwych wariantach jest powtarzana wielokrotnie. Silverstein otrzymał łącznie 4,6 miliarda dolarów odszkodowania za zawalenie się bliźniaczych wież, które wynajął od władz portu w Nowym Jorku zaledwie kilka tygodni wcześniej. Zwolennicy teorii spiskowych uważają, że to nie może być przypadek. W rzeczywistości nie było przypadkiem, że Silverstein
otrzymał tak dużo pieniędzy, ponieważ jak każdy właściciel nieruchomości miał ubezpieczenie od szkód budowlanych. Jednakże było to bardzo niekorzystne przedsięwzięcie. Dzierżawca nie tylko nie osiągnął zysku, ale podniósł znaczne straty, ponieważ zgodnie z umową musiał nadal opłacać dzierżawę mimo zniszczenia budynków. Próbował uzyskać 3,5 miliarda dolarów odszkodowania za każdy z dwóch zawalonych wieżowców, jednak nie udało mu się to w sądzie. Dodatkowo, aby ponownie zacząć zarabiać, musiał zainwestować ponad 10 miliardów w nowe budynki. Bez względu na to, co uderzyło w dwie wieże World Trade Center, nie mogły one zawalić się w taki sposób, jak to widziało na żywo prawdopodobnie ponad miliard ludzi 11 września o godzinie 9.59 i 10.28. Tak przynajmniej twierdzą liczni teoretycy spiskowi. Nie przejmują się oni tym, że każda kontrolowana detonacja wymaga ogromnych, zazwyczaj wielomiesięcznych przygotowań, aby umieścić ładunki wybuchowe w kluczowych miejscach. Takie przygotowania byłyby niemożliwe bez zauważenia ich przez wszystkich odwiedzających budynek. Istnieją również zdjęcia wnętrza World Trade Center, zrobione na początku września, na których nie ma śladów takich przygotowań. Oczywiście nie ma najmniejszego dowodu na to, że w nocy w wieżach World Trade Center odbywały się jakieś podejrzane działania, ani że przetransportowano tam kilka ton materiałów wybuchowych. I w przeciwieństwie do wszystkich kontrolowanych wyburzeń, w gruzach nie znaleziono najmniejszych śladów wysoko zaawansowanych technologicznie lądów, które muszą pozostać nienaruszone aż do precyzyjnie zaplanowanego momentu detonacji. Najbardziej wpływowa i najszersza rozpowszechniona teoria spiskowa dotycząca 9.11 głosi, że był to zamach planowany lub przynajmniej świadomie dopuszczony przez rząd USA. Celem neokonserwatystów w administracji prezydenta George'a Busha miało być uzyskanie poparcia Amerykanów dla wojny z terroryzmem i inwazji na Irak. Najbardziej znanym teoretykiem spiskowym w USA był zresztą Donald Trump, który sam w 2015 roku wyraził wątpliwość wobec oficjalnej wersji wydarzeń i obwiniał Arabię Saudyjską. Obecnie jednak wydaje się zmienił zdanie. Piękny ton przerwał nagle zimny wiatr. Szatan w sidła złapał świat i czarna noc objęła nas. Świat piekielnym ogniem płonie, topór ciosa nowy krzyż. Tobie ufam, drogi Panie. Ugaś ogień i oczy i łzy, bo Ty nie chcesz, bym się martwił i nie czekasz na me łzy. Lecz raduje się Twe serce, Ty bez granic ufam Ci.
mam już i proszę składź te, co mam. I jeszcze jedna prośba dziś, zmień najlepszy ten nasz świat. Niech ustąpi czarna noc, niech miłości widnie kwiat. Niech na świat powróci dobroć. Węża głowę dzisiaj miaszcz, miaszcz. Świat piekielnym ogniem płonie, dobór ciosa nowy krzyż. Tobie ufam, drogi panie, ugaś ogień i oczy i łzy, bo ty nie chcesz, bym się martwił i nie czekasz na nocy, lecz raduje się twe serce, ty bez granic ufam ci. Się martwił i nie czekasz na me łzy i raduje się twe serce, ty bez granic ufam ci. Niedawno minęło 7 lat od czasu, gdy po raz pierwszy pani Jadzia, właścicielka zakładu Stitches Tailor Shop w Edmonton, zaczęła świadczyć usługi w zakresie krawiectwa w pełni tego słowa znaczeniu. W Stitches Tailor Shop oprócz usług krawieckich można również oddać do czyszczenia odzież, dokonać drobnych napraw tapicerskich oraz reparacji skóry i zamszu. Krawiectwo jest zawodem zanikającym w naszych czasach i dlatego Stitches Tailor Shop, ulokowany tuż obok sklepów Bałtyk, należy do rzadkości, a przecież jakże często potrzebne są nam usługi w tym zakresie. Od pewnego czasu pani Jadzia uruchomiła usługi komisowe, gdzie możesz oddać swoje suknie lub piękne buciki w komis do sprzedaży, jak też i zakupić po okazyjnej cenie takie same, prawie nowe. Zakład czynny jest 5 dni w tygodniu, a pani Jadzia zaprasza na kawę z pogaduszkami od 10 do 18. Stitches Tailor Shop, 10561 Kingsway Ave, telefon 780-428-4247. Tuż obok słynnych polskich sklepów Bałtyk. Zapraszamy do Stitches Tailor Shop na kawę i herbatkę dobrą i coś słodkiego. Dzień dobry, szanowni państwo, witamy w kolejnej edycji Fan Report. Kłania się Darek Kubicki. Leksys Kubicki. I Marian Pukowiec. Marian, jak się masz? Powiedz, jak ci minął tydzień. Zmęczony. O, nie, powiedz nam więcej. No zapierniczam jak mały motorower w wieku 70 lat. Słyszycie państwo? Nie, bo takie tu są wysokie emerytury, że niestety, żeby żyć na dobrym poziomie, to trzeba jeszcze dorobić. Z czym aż taki zajęty? Powiedz. Window cleaning sezon. No oczywiście, window koniec cleaning sezonu, zaczyna się robić chłodno i ludzie się budzą, żeby zrobić rzeczy, umyć przed Thanksgiving. Tak właśnie. Jest, oczywiście, oczywiście. Oczywiście, czyli no to rozumiemy to, dlaczego tak się dzieje. Rozumiem, że nie masz też kolejnego biura, które zajmuje się trzepaniem dywanów. No nie, tego niestety, ale znam jeszcze firmę, nie, która zajmuje się myciem dywanów. Pamiętamy te rzeczy, będąc młodymi ludźmi w Polsce, że to było regularną formą takiego, nie chcę powiedzieć entertainment, ale to była rzecz, która była robiona. No przecież zaraz. Trzepak dywanowy to było miejsce spotkań całej młodzieży osiedlowej. Aleksys, wiesz co to jest trzepak dywanowy? Nie. Pamiętasz kiedyś, jak byłaś w Polsce, taki metalowy rack, taki stojak jest, na podwórkach stoi i tam się brało dywan z domu, wyciągało zawsze na każde święto. I się klepało? I się klepało. I się go klepało, no. Bo wtedy nie było maszyn do czyszczenia dywanów, były odkurzacze. Te wszystkie dywany i tak były tak czyste, bo w Polsce zawsze każdy je odkurzał, ale... Raz, dwa razy trzeba było wytrzepać, więc trzeba ten dywan było zwinąć.
zejść z nim na dół. Ja to robiłem kilkanaście razy, także pamiętam, a niektóre te dywany, jak był to większy dywan, a czasami były to dosyć duże dywany, ta, ciężkie jak cholera, dokładnie, one były strasznie sztywne, one były oczywiście bardzo dobrej jakości, ta, ale one nie były takie miękkie, fleksy, może jak szłeś z tym dywanem, to jak wróciłeś do domu, to jakbyś się bił z tym dywanem, posiniaczony, bo jak schodziłeś jeszcze w starym budownictwie, to obijałeś się o te ściany, nie było tam, no było ciasto, żeby to zrobić, więc tak czy inaczej, szanowni państwo, Marian, dla jasności, dywanów nie będzie, nie, trzepania. Nie, okay? Będzie. No szkoda. Sam zobaczył. No, ale no, także dla pokazu możemy zrobić. Ja myślę, że gdzieś tam trzeba tą trzepaczkę znaleźć. To na pewno byłby jakiś challenge, żeby znaleźć taką trzepaczkę gdzieś, bo to prawdopodobnie ktoś gdzieś jeszcze ma, na pewno. Ja myślę, że tak. Lecimy do Polski. One były metalowe, one były też z takiego różnego rodzaju, nie? Takie to były takie plecione. Jakby stoisko plecione, nawet były chyba później plastikowe, ale wcześniej były z tego, no, z wikliny plecione też. Tak specjalnie, pamiętam. Tak. Także, szanowni państwo, trochę takiej nostalgii tutaj. No. Cofnęliśmy się od okien, żeśmy przeszli, a okna cały czas są w modzie, dywany nie aż tak bardzo. Nie aż tak bardzo. Wyobraźcie sobie państwo wytrzepanie dywanu w Kanadzie. Niemożliwe. Trzeba by było zerwać, bo dywan jest od ściany do ściany, więc rzeczą niemożliwą. No, ale są inne sposoby na to, więc nie będziemy się o to martwić. A wracając do Marian, czyli co? Ale to już sezon się kończy, więc już niedługo można powiedzieć... Sezon się będzie kończył jak zwykle końcem... W Edmontonie to się kończy końcem listopada. Oczywiście. Z tym, że są takie roboty, które idą przez całą zimę, ale ja już nie jestem uczestnikiem tych robót. Oczywiście, że tak. Ponieważ za zimno, za ślisko, za. A poza tym pewnie już nie musisz tego robić, więc no, tak? rzecz tylko jasna. Robię to, co muszę. O. I bardzo dobrze. Jakieś poważne wydarzenia sportowe, o których powinniśmy, no, wiem, że ty śledzisz wszystko. Wspomniałem ostatnio, że Polska przegrała w Lidze Narodów z tymi, no, z Kroacją. To było bardzo poważne. Tak. Dostanie w tyłek od Kroacji, bo piłka nożna cały czas w Polsce jest na jakimś takim... Ale ty mi mówiłeś, że będzie tutaj w tej walce będzie trzech Polaków, tak? Tak. Wracając do boksu, dostaliśmy wiadomość od promotora, że będzie trzech zawodników z Polski, którzy przyjeżdżają. Zostali zakontraktowani na te walki. Także dodatkowy polski akcent. No to bardzo dobrze. Także dla kibiców z Polski lub polskiego pochodzenia, lub którzy są nie z Polski i nie polskiego pochodzenia, no, ale akcent, także będzie to też ciekawe, także zawodnicy są już zakontraktowani, także będzie dodatkowo... No tylko mam nadzieję, że przyjadą ciut wcześniej, żeby była troszeczkę klimatyzacja. Z tego co wiem, przylatują w poniedziałek. Także, to super. Także będą mieli czas, no żeby troszeczkę się czasowo przestawić, także to jest też bardzo ważna rzecz. No ale nie o zawodnikach, którzy są na undercarcie chcemy rozmawiać o Alexis. Alexis, jak wszystko idzie? Bardzo dobrze, jeszcze 2 tygodnie do walki, czuję się bardzo dobrze. Widzę, że chudniesz w oczach. Tak, no, troszeczkę powoli. Widać. Zaczyna się, szanowni państwo, jak będziecie widzieli Alexis 2 dni przed walką, to proszę zrobić zdjęcie teraz i porównać. Bo te zmiany już zaczyna się, ta czapka będzie wyglądała bardzo duża na niej. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, czyli wszystko idzie dobrze. W zeszłym tygodniu, w zeszłą niedzielę, ci, którzy mieli szansę zobaczyć, jest oczywiście to online, a pierwszy był face-off i interview z twoją przeciwniczką. Jak to poszło? Bardzo dobrze. Tak? Tak. Interview było troszkę mocne, dałam troszkę moc tam do niej, tak? Ale poszło dobrze, bardzo. Okej, super. I osoba, która prowadziła, Mary Valbert, tak, z Montrealu, bardzo ceniony światowy journalist bokserski w boksie, także super. No i oczywiście to było bardzo dobrze zobaczyć na żywo swoją przeciwniczkę, troszeczkę jej tam... Przycisnąć ją trochę, oczywiście, że tak. Także to jest zawsze bardzo ważną rzeczą, ale ogólnie to, co żeśmy słyszeli w mediach, było to bardzo pozytywnie przyjęte i wypadłaś bardzo dobrze. Także większość ludzi twierdzi, że jest 1-0 dla Alexis Mariana. No,
Także... Ja nawet powiem 1 i 2. A, no proszę bardzo, nawet lepiej. Bo tu trzeba mieć, a tu ma. Hi everybody. Welcome to the first ever 120 second face-off of the history of my podcast. I am with two boxers, two very young women, Alexa Skubicki, Clotilde Delben. Both will face each other on September 27th in River Creek Casino and Resort Edmonton. A very good fight because there is a title. We will fight for the WBC youth strap. So I'm here to present you the girls and to let them talk about their fight. We will see what they have to say. Nie mogłeś powiedzieć tego lepiej. A powiedz mi tak, wracając do tego meczu piłkarskiego, troszeczkę przeskakuję temat, bo nie skończyliśmy tego. Ciągle się słyszy, że polska reprezentacja ma to, ma tamto. Zawodnicy niby są bardzo dobrzy, ale jeżeli przychodzi do meczów reprezentacji, niestety ci zawodnicy nie potrafią złożyć, czy trenerzy nie potrafią stworzyć, nie potrafią wygrać. Ja myślę, że brakuje chyba takiego trenera, jak był Górski kiedyś, który potrafił tworzyć niesamowitą atmosferę. Tak. Bo drużyna narodowa to już nie są gry zespołów odpowiednich, tam gdzie są gwiazdy. Oni muszą grać na zasadzie zgody i porozumienia. Tak. No ale powiedz mi taką rzecz, więc trenerów już było kilkunastu przez ostatnie lat. No i bardzo środki finansowe są niesamowite. Polska wydaje się krajem, nie wydaje, jest krajem topowym w Europie i na świecie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek, wiesz, tak pół żartem, pół serio, jak w Polsce chcesz wyjść do jakiegoś budynku, to naprawdę jest high-tech stuff. Tak. Rzeczy, których my tutaj... Nie mam. Czyli do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że są bardzo, bardzo dzisiejsi, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rzeczy, które pozwolą zrobić się lepszym. Więc mając dostęp i środki finansowe, bo wiadomo, że to wszystko od tego zależy, dlaczego, co brakuje? Dlaczego nie potrafią stworzyć... Zawodnicy, którzy tam grają w niesamowitych klubach, strzelają bramki, w każdym momencie na stadionie biega pomiędzy tymi 11 ludźmi jeżeli już bez dokładania tych, co siedzą na ławkę, ze 100 milionów euro. Ano. W czym jest problem? Cholera. Ja nie jestem w stanie. Szanowni Państwo, proszę pisać, proszę dać nam Wasze opinie. W każdym momencie na boisku biega 100 milionów dolarów. Dlaczego, czy euro, jakby to zwał, nie ma znaczenia. Dlaczego reprezentacja Polski nie może strzelić gola? No. Dobre pytanie. Bardzo dobre. Szanowni widzowie i słuchacze, proszę dawać nam różne tutaj... I oczywiście jeszcze raz powtarzam, nie brakuje środków, finanse są ostatnią rzeczą, o którą oni się muszą martwić. Aleksys, może ty masz jakiś pomysł, powiedz nam, co ty na ten temat myślisz? Nie mam. Nie masz pomysłu, dobrze. No zobaczymy, czy nasi słuchacze i widzowie... To jest różnica pomiędzy grą zespołową, a grą indywidualną. Bo w grze zespołowej zawsze na kogoś można zwalić. Tak. A w indywidualnym sporcie nie może. Dlatego mental sportu indywidualnego jest 100 tysięcy razy większy jak zespołowego. Aleksys, ty na ten temat bardzo dobry punkt, Marian. Ty na ten temat coś wiesz. I dlatego o 11 wieczorem, szanowni państwo, 27 września będziemy mieli the new champion of the world, Aleksys Kubicki. A szanowni państwo, jeszcze są bilety, które można kupić, general admission, można je, tutaj Marian oczywiście ma pulę biletów, a Aleksys, można też pisać, dzwonić do Bogdana. Te bilety są jeszcze available, nie ma ich dużo, ale proszę dzwonić, żeby je dostać. Poza tym, no, chcemy stworzyć naprawdę dobrą polską atmosferę. Będzie niesamowity wieczór. Potrzebujemy was po prostu, żebyście byli, zademonstrowali naszą polskość, ubierać się na biało-czerwono, absolutnie, tak jak będziemy, i po prostu pokazać
że Polska w Edmontonie też istnieje. Poza tym, co jest bardzo ważną rzeczą, sportowcy, wbrew tego, co niektórzy być może myślą, sportowcy wychodzą, żeby pokazać się przed kibicami. To jest ich bardzo dużą motywacją, ponieważ nie robią tylko tego dla siebie, dla zarobku, dla swoich personalnych ambicji, ale prawda jest taka, że każdy sportowiec potrzebuje kibiców, tak, ponieważ ich to napędza i kibice potrzebują sportowców, oczywiście, ponieważ to są przeżycia, więc to są momenty, które nie... Dlatego mamy to powiedzenie. Czasami próbujemy coś opowiedzieć, a na końcu zdania czy tego momentu mówimy, no nie, no musiałeś tam być. Bo to są rzeczy, które po prostu trzeba przeżyć, trzeba być częścią, trzeba być w tym hałasie, trzeba być a przy barze, żeby sobie kupić drinka, żeby sobie umilić ten wieczór. Po prostu, szanowni państwo, trzeba tam być, trzeba przeżyć to sam. Także tutaj Bogdan powinien dołożyć odpowiednią muzykę do tego. I z tego powodu, dlatego właśnie kibice i sportowcy potrzebują siebie nawzajem. No na pewno będzie to piosenka Przeżyj to sam. O. Do tego właśnie. Oczywiście Google nie zamknie, nie Google, tylko YouTube nie zamknie mi tego programu, bo może ta piosenka się okazuje, że jest... nie wolno jej grać. Oczywiście, no ale to są siły, na które my nie mamy wpływu. Zadaliście pytanie odnośnie, dlaczego Polska nie może strzelić gola. Zanim napłyną następne informacje, ja od razu ci powiem jedno. Pamiętacie finałową grę Oilersów o Puchar Stanleya? Tak, też nie mówię. Pierwsze cztery mecze Oilersie wygrywali 5-0, 5-0, 5-0. Nagle w ostatnim finałowym, który miał się zdecydować, oni przegrali 5-8-0. Dlaczego? Dlatego, że im tak kazano. To może być. Nie wiem, czy ja ale akurat by... znam takie teorie, czy to są teorie spiskowe, czy nie. Teraz byśmy musieli wracać do tych teorii. Znając życie, przecież nie urodziliśmy się wczoraj. Nic się już nie dzieje z przypadku. Taka jest przynajmniej moja. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. No. Nic się nie dzieje z przypadku, dobrze i... zostawmy, szanowni państwo, kibice, słuchacze, proszę pisać, proszę komentować, proszę zadawać różne pytania. My nie zostawiamy nic przypadkowo i dlatego nasz obóz przygotowawczy wchodzi na ostatnie wysokie obroty, także my nie zostawiamy nic przypadkowi, nie zostawiamy nic w rękach naszej przeciwniczki. Aleksys wejdzie 27 września i tak jak powiedziała w interwiu, szanowni państwo, i to jest bardzo ważne, ponieważ walczy z przeciwniczką z Francji, jeżeli, a znacie historię, wiecie, że rewolucja francuska to była bardzo krwawa rewolucja. 27 wrzesień zrobi rewolucję francuską, że będzie wyglądała jak spacer w parku. I odpowiedzialną osobą za to będzie Aleksas Kubicki, the new world champion of the world. I tak trzymać. Yes! I tym optymistycznym akcentem, szanowni państwo, kłania się Darek Kubicki, Aleksas Kubicki i Marian Pukowiec. Dziękuję. Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka, bo tak lepiej. I w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Widziałeś wczoraj znów w dzienniku.
zmęczonych ludzi, wzburzony tłum. I jeden szczegół zraftuj przykuł ogromne morze ludzkich. Aż pomyślałeś, milczenia dość. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze Zapraszam do wysłuchania felietonu redakcyjnego. Dziś bardzo poważny temat. Kobiety, które uprawiają seks rzadziej niż raz w tygodniu, mogą być bardziej narażone na przedwczesną śmierć niż te, które uprawiają seks regularnie. Chociaż takiego samego wpływu nie zaobserwowano u mężczyzn, naukowcy z Walden University zauważyli, że częstszy seks zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci zarówno u mężczyzn, jak i kobiet z depresją. Szczegóły opisano w czasopiśmie Journal Psychosexual Health. Dr. Peter Anderson z Walden University mówi: aktywność seksualna jest ważna dla ogólnego zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Aktywność seksualna jest ważna dla ogólnego zdrowia układu sercowo-naczyniowego, prawdopodobnie ze względu na zmniejszenie zmienności rytmu serca i zwiększenie przepływu krwi. Korzystając z wyników naszych badań, możemy wnioskować, że szeroko rozumiana aktywność seksualna może łagodzić utratę funkcji, która może wystąpić wraz z wiekiem i postępem choroby. Seks wydłuża życie, a na pewno go nie skraca.
Aby dojść do tych wniosków, naukowcy przeanalizowali dane 14 542 osób w Stanach Zjednoczonych zarejestrowane w ramach Krajowego Badania Zdrowia przeprowadzonych w latach 2005-2010. Łącznie 2260 osób poddało szczegóły dotyczące swojej aktywności łóżkowej. 94% stwierdziło, że uprawia seks raz w miesiącu, 38% częściej niż raz w tygodniu. Poprzednie badania wskazały, że przeciętny dorosły Amerykanin uprawia seks 54 razy w roku, czyli około raz w tygodniu, a więc naukowcy postanowili podzielić osoby na te o wysokiej i niskiej częstotliwości stosunków seksualnych w zależności od tego, czy odbywały stosunki częściej czy rzadziej niż raz w tygodniu, 52 razy w roku. Okazało się, że kobiety z niską częstotliwością stosunków seksualnych były 1,7 razy bardziej narażone na śmierć z jakichkolwiek przyczyn niż te z bogatszym życiem intymnym. Co ważne, zauważono, że efekt ten był zależny od dawki, co oznacza, że im mniej seksu kobieta uprawiała, tym większe było jej ryzyko zgonu. I pomimo braku takiej samej reakcji u mężczyzn, naukowcy byli zaskoczeni, zauważając, że stosunek wydaje się mieć modyfikujący związek z niekorzystnymi skutkami zdrowotnej depresji u obu płci. Po uwzględnieniu czynników zakłócających, tak jak otyłość, zaawansowany wiek i niższy status społeczno-ekonomiczny, autorzy odkryli, że osoby cierpiące na depresję były około 3 razy bardziej narażone na śmierć w okresie obserwacji, jeśli miały również niską częstotliwość stosunków seksualnych. Ważne jest, aby zauważyć, że takich korelacji nie można wnioskować o związku przyczynowo-skutkowym, chociaż poprzednie prace wykazały, że ludzie mają tendencję do odczuwania poprawy nastroju i większego poczucia celu w życiu następnego dnia po seksie, co może przyczyniać się do poprawy depresji i ogólnego samopoczucia. Wyniki te są zgodne z wynikami innego badania na małą skalę, przeprowadzonego dla dorosłych Izraelczykach, które wykazało, że częste uprawianie seksu wiązało się z lepszymi szansami na przeżycie u osób, które doznały zawału serca. We mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zbliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mą prawie żarem, to cierpieć muszę. Żyją me ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks, jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Dlaczego stale zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą parem? Niech tylko lekko pochylę dekolt, już męski ścielę się trup. Jak wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu prawie żarem, to cierpieć muszę. Żyją my ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks, jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.
Jeżeli macie zamiar dokonać reparacji lub instalacji nowego dachu, to ze szczerym sercem polecam polską firmę M&M Roof Repair and Maintenance, której właścicielami są Paweł Zieliński, Fidanko Wasew i Paweł Kiszka. Dach mojego domu w Edmonton po wielu latach zaczął się rozpadać i ciec we wszystkich możliwych miejscach. Trzej przyjaciele przez jeden weekend wykonali znakomitą robotę, a cena za pracę była niesamowicie niska i dlatego polecam Państwu tę firmę ze szczerym sercem. Paweł Zieliński, 306 209 3419, Paweł Kiszka, 587 966 4643 i Fidanko Wasew, 587 785 7963. Zapraszamy do korzystania z usług firmy M&M Roofing. Będzie bomba, ha, po prostu bomba, ha, wieczorem bomba, ha, nad ranem też. A w sobotę będzie bomba, ha, po prostu bomba, ha, wieczorem bomba, ha, dobrze to wiesz. Poniedziałek każdy wie, że najgorzej włączyć się. Wtorek może lepiej jest, trochę ciszej szczeka pies. A w sobotę będzie bomba, po prostu bomba, wieczorem bomba, nad ranem też. A w sobotę będzie bomba, po prostu bomba, wieczorem bomba, ha, dobrze to wiesz. Środa wieczór, mały jazz, a za chwilę czwartek jest. Do mnie wpada krzyż, wtedy wszystko mamy gdzieś. Bo w sobotę będzie bomba, ha, po prostu bomba, ha, wieczorem bomba, ha, nad ranem też. A w sobotę będzie bomba, ha, po prostu bomba, ha, wieczorem bomba, ha, dobrze to wiesz. Wieczorem bomba, ha, nad ranem też. A w sobotę będzie bomba, ha, po prostu bomba, ha, wieczorem bomba, ha, dobrze to wiesz. Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Michał Krzycki. Drogi panie Stanisławie, proszę nie brać mojego pytania za komentarz na temat osób trzecich, bo sam nie lubię tej formuły, ale mam pytanie dotyczące tego, co wpływowy po tak zwanej prawej stronie Wojciech Cejrowski powiedział kiedyś na temat posła Grzegorza Brauna. Znaną szerzej w wąskim kręgu prawicowym jest opinia pana Wojciecha, że tu cytat, tak bezbłędnym polskim językiem, jaki operuje poseł Braun, może posługiwać się tylko wariat albo geniusz. Czy tylko mnie się wydaje, że nasz język ojczysty doświadczył już takiej degradacji w powszechnym użyciu, że kiedy ktoś zaczyna mówić zwyczajnie po polsku, traktowany jest jak wariat? No to coś jest na rzeczy. Rzeczywiście język polski jest zaśmiecany przez jakieś takie wtręty anglosaskie.
dlatego nie dla wszystkich jest zrozumiały. Ale czytam dalej. Mam wrażenie, że słuchanie, czytanie niezbyt przecież rozgarniętych polityków II Rzeczypospolitej jak Beck i sanacyjna spółka, to już w porównaniu do przemówień dzisiejszych politykierów Knesejmu obcowanie z wyższą zapomnianą kulturą. No to prawda, ma pan rację, w miarę demokratyzacji systemu obniża się nie tylko poziom, że tak powiem, językowy, ale obniża się również poziom etyczny naszego społeczeństwa. To niestety taka jest prawda. Ale czytam dalej. Czy fakt, że były prezydent nie rozumie pytań złożonych, to już przekaz dla mas, że nie powinny one równać w górę, ale w dół? No coś takiego będzie. Tutaj pani Nowacka chyba proponuje zredukować zakres wymagań wobec uczniów. No to rzeczywiście demokratyzacja edukacji będzie, że tak powiem, milowy krok zrobi. Ale czytam dalej. Z przymrużeniem oka pan też używa poprawnej polszczyzny, czyż zatem uważa się pan za geniusza, tudzież wariata? Dziękuję i pozdrawiam. No proszę pana, pan Wojciech Cejrowski powiedział nie, że poseł Braun jest geniuszem i wariatem, ale że jest albo wariatem, albo geniuszem. Nie może być geniusz wariatem. No, albo jedno, albo drugie. I dotyczy to tak samo mnie. Jacek Kołodziejczyk. Panie Stanisławie, w naukach politycznych i historycznych nie jestem biegły, ale nawet jako laik czuję pod skórą, że monteskiuszowski trójpodział władzy to dzisiaj fikcja. No bo taki jeden poseł z drugim wygrywa wybory, reprezentuje suwerena w okrąglaku na wiejskiej, a równocześnie idzie w ministry, w końcu trzeba mieć za co wypić i zakąsić. I teraz pytanie, czy wszędzie tak jest? Czy inne twu demokracje też tak mają i czy kiedyś też tak było? Czy idea Monteskiusza to tylko idealny model, który nigdy nie będzie miał swojej realnej formy? Miał swoją realną formę, kiedy u nas wprowadzano konstytucję, to zwracaliśmy na to uwagę, że to jest rozwiązanie sprzeczne z zasadą trójpodziału władz, jeżeli się łączy, że tak powiem, stanowiska we władzy ustawodawczej i wykonawczej. Podam przykład. W 1993 roku został złożony w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla Janusza Lewandowskiego, ministra. On był ministrem przekształceń własnościowych, Janusz Lewandowski. No i było głosowanie w Sejmie. I ten wniosek upadł jednym głosem. Właśnie głosem posła Janusza Lewandowskiego, który jako poseł głosował oczywiście przeciwko wnioskowi. No trudno, żeby nie miał do siebie samego zaufania. Więc dlatego wskazywaliśmy już wtedy na patologię tego rozwiązania. Niestety ta patologia się pogłębia. I to nie dlatego, że zasada monteskiuszowskiego podziału władzy jest wadliwa, tylko dlatego, że u nas konstytucja, a zwłaszcza praktyka, ją zlekceważyła. Prawy nigdy w lewo. Panie Stanisławie, dlaczego Polacy to lachy? Kiedy, skąd się to wzięło i w jakich krajach tak na nas mówią? No, ja nie wiem, skąd się to wzięło, ale myślę, że wzięło się to z legendy o Lechu, Czechu i Rusie. No i Polakom przypadł w udziale Lech, stąd też lachy. No i tak mówią na nas na Ukrainie lachy i w Turcji. To znaczy Polska jest tam nazywana Lechistanem. Lechistanem. To tak nawet sympatyczne było w czasie rozbiorów Polski, jak się dywan turecki tam zbierał, no i tam posłowie cudzoziemscy przybywali na to posiedzenie dywanu, no to ten speaker dywanu oznajmiał
poseł z Lechistanu jeszcze nie przybył. Przez cały czas rozbiorów Polski, bo Turcja nie uznała rozbiorów Polski. Pan Wojtek Reichel, panie Stanisławie, proszę o skomentowanie najnowszego pomysłu wielce czcigodnego, rzecz jasna, pana Bodnara o konieczności publicznego pokajania się sędziów za rozwój ich karier w czasach PiS. Czy taki proceder w oczywisty sposób nie zaprzecza idei niezawisłości? Nie tylko to, bo na czym polega ta samokrytyka? Ten, co pan Bodnar nazywa czynnym żalem, to taki z niego profesor, jak ze mnie chiński mandaryn. No, mniejsza o to. Więc na tym, że ten sędzia ma się przyznać do wszystkiego. Właśnie nie bardzo wiadomo do czego ma się przyznać, że co, że został rekomendowany przez Krajową Radę Sądownictwa. No to został, no ale do czego ma się przyznawać? Że prezydent wręczy mu nominację sędziowską, no to wręczy mu, a do czego on się ma przyznawać? Co więcej, samokrytyka, jak pamiętamy z czasów zetępowskich, polegała również na deklaracji, że odtąd już ten delikwent będzie się słuchał kolektywu zbiorowej mądrości i tak dalej. W oczywisty sposób zaprzecza to idei niezawisłości, na co zwrócił uwagę nie byle kto, ale pan sędzia Tuleja. Pan sędzia Tuleja przez całe lata u nas był w pierwszym szeregu męczenników praworządności. No i po tym, jak tu Bodnarowcy ogłosili te swoje mądrości, to pan Tuleja powiedział, że on nigdy by się na takie upokorzenie nie zgodził, na taką samokrytykę, na wygłoszenie takiej samokrytyki. No i w ogóle by się zastanawiał, czyj to pomysł, skąd się to wylęgło. No myślę, że to banderowcy to wymyślili. Proszę państwa, bo powiedział pan sędzia Tuleja, że ani justitia, ani Temis, czyli dwa pasy transmisyjne starych kiejkutów do środowiska sędziowskiego, z taką inicjatywą nie wystąpiły. No to kto? Pan Mateusz Gołąb. Dzień dobry, panie Stanisławie. Pierwsze pytanie, dlaczego Liz Truss, nie wiem czy dobrze wymawiam, podała się do dymisji? W przedstawionym mini budżecie zaproponowała obniżki podatkowe, ale pominęła cięcia wydatków publicznych, co skutkowało dużym deficytem. Czy ta niekonsekwencja była przyczyną jej odejścia? Prawdopodobnie tak. Z tego, co na ten temat wiem, nie znam oczywiście szczegółów, no to właśnie kwestie finansów publicznych, zbyt dużego deficytu. To była przyczyna. No najkrócej, ona chyba 40 tam dni była premierem. Drugie, czy w zaistniałej sytuacji na granicy Polska-Białoruś da się wypracować jakieś rozwiązanie, które zapobiegałoby przedostawaniu się do Polski nielegalnych imigrantów, ale jednocześnie pomoc osobom, które naprawdę uciekają przed wojną lub wymagają pomocy medycznej? No oczywiście, że tak. Wystarczyłoby, żeby białoruskie służby nie naganiały tych migrantów na zieloną granicę, tylko zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu osobowego, żeby kierowały ich do przejść granicznych. No i tyle. I to nie trzeba tutaj wymyślać żadnych cudów. I trzecie. Czy w niektórych przypadkach możliwość deficytu budżetowego jest korzystna? Mam na myśli sytuację, w której państwo może się spodziewać ataku zbrojnego. Czy wtedy nie należało by podjąć wszelkich kroków zmierzających do zbrojenia się nawet kosztem, przepraszam, zadłużenia państwa? No wtedy tak, ale to jak sam pan tutaj pisze, to w sytuacjach nadzwyczajnych można stosować nadzwyczajne środki. I gwałtowne zadłużanie państwa jest takim nadzwyczajnym środkiem. Tymczasem u nas to nie jest środek nadzwyczajny, tylko rutynowe działanie.
rutynowe działanie. Ja już wielokrotnie mówiłem, że zadłużanie państwa polega na wpychaniu przez rząd własnych obywateli w coraz to głębszą niewolę ulichwiarskiej międzynarodówki. Taka jest cena tego. Pan Jacek Sawa. Dzień dobry, panie redaktorze. Mam do pana dwa pytania. Jak pan myśli, dlaczego zasada wy nie ruszacie naszych, a my nie ruszamy waszych, przestała nagle obowiązywać? Czyżby Tusk i jego ludzie dostali cynk, że PiS już nigdy nie zostanie dopuszczony do władzy, więc rób ta, co chce, ta z Kaczyńskim i jego trzutką. Dostali cynk, ale inny. Na wypadek, gdyby znowu Amerykanom przystrzeliła do łba podmianka na scenie politycznej, na pozycji lidera sceny politycznej naszego Bantustanu, żeby już nie mieli na kogo podmienić. Dlatego teraz tutaj ta zasada została odwołana. Drugie. Wspomniał pan o tym, że w czasie, gdy miał pan zawał, odczuwał pan między innymi ciekawość. Myślał sobie, że za chwilę wszystko pan będzie wiedział. Na początku byłem zszokowany takim stwierdzeniem, ale potem zainspirowany pana stwierdzeniem i zacząłem robić sobie w myślach listę dotyczących mnie kwestii, które chciałbym zaraz po przejściu na drugą stronę wyjaśnić i poznać. Z ciekawości zapytam, czy mógłby pan wymienić chociaż kilka takich kwestii, które pan chciałby w takiej sytuacji poznać, wyjaśnić w pierwszej kolejności. Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia oraz niezachwianej wiary w sens tego, co pan robi. No najważniejsza sprawa. Najważniejsza sprawa, bo to ja wszystkiego bym się chciał dowiedzieć, ale najważniejsza sprawa to bym się chciał dowiedzieć, jak jest po drugiej stronie, czy jest Pan Bóg i tak dalej. No to jest najważniejsza sprawa, a wtedy bym się dowiedział. Już nie musiałbym w to wierzyć na przykład, tylko bym się dowiedział. I tym stwierdzeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu. Wiadomości, dobrej muzyki, ciekawostek, wywiadów z interesującymi ludźmi, włącz Radio Polonia Toronto. Z nami nie będziesz się nudził. To czas na wiadomości. Przegląd wydarzeń kanadyjskich minionego tygodnia przygotował Paweł Maślanka. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy.
Centralny Bank Kanady obniżył w ubiegłym tygodniu stopę procentową o 0,25% i która teraz wynosi 4,25%. W Kanadzie wzrost gospodarczy wyniósł 2,1% w drugim kwartale, wspierany przez wydatki rządowe i inwestycje. To nieco lepsze niż prognozy z lipca, ale wskaźniki sugerują osłabienie aktywności w czerwcu i lipcu. Rynek pracy zwalnia, a wzrost płac pozostaje wysoki w stosunku do produktywności. W związku z dalszym osłabieniem ogólnych presji inflacyjnych Rada Decyzyjna zdecydowała o obniżeniu stopy procentowej o 25 punktów bazowych. Nadmiar podaży w gospodarce nadal wywiera presję na spadek inflacji, podczas gdy wzrost cen mieszkań i niektórych usług utrzymuje inflację na wyższym poziomie. Rada uważnie ocenia te przeciwstawne siły. Decyzje polityki monetarnej będą oparte na napływających informacjach i ich wpływie na prognozy inflacji. Następna zaplanowana data ogłoszenia celu dla stopy procentowej to 23 października bieżącego roku. Tymczasem w sierpniu stopa bezrobocia wzrosła do 6,6% w porównaniu do 6,4% w lipcu. Statystyki Kanady wskazują, że rynek pracy nadal boryka się z wyzwaniami, zwłaszcza dla studentów, którzy zmagali się z trudnościami w letnim sezonie zatrudnienia. Z danych wynika, że w ubiegłym miesiącu gospodarka wzbogaciła się o umiarkowane 22 tysiące nowych miejsc pracy, jednak ten wzrost nie nadążył za tempem wzrostu populacji. Wzrost zatrudnienia odnotowano w sektorze edukacyjnym, opiece zdrowotnej, pomocy społecznej oraz finansach, ubezpieczeniach, nieruchomościach, wynajmie i leasingu. Z kolei w sektorze usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, a także w użyteczności publicznej i zasobach naturalnych odnotowano spadki. Studenci wracający do szkoły w okresie od maja do sierpnia musieli zmagać się ze średnią stopą bezrobocia wynoszącą 16,7%, co stanowi najwyższy poziom od lata 2012 roku, z wyjątkiem pandemii w roku 2020. Minister imigracji Mark Miller ogłosił, że od września międzynarodowi studenci będą mogli pracować poza kampusem do 24 godzin tygodniowo. Tymczasowe zniesienie limitu 20 godzin wprowadzono podczas pandemii COVID-19, aby złagodzić niedobory kadrowe. Nowy limit ma na celu lepsze dopasowanie zasad do praktyk w innych krajach i zapewnienie, że głównym celem programu jest nauka, a nie praca. Obecnie ponad 80% studentów pracuje więcej niż 20 godzin tygodniowo. Limit 24 godzin będzie obowiązywał do września, potem rząd planuje wprowadzić stałą zmianę. W czasie wakacji nie ma ograniczeń co do liczby godzin pracy. Od przyszłego tygodnia pracownicy administracji publicznej będą musieli pracować w biurze co najmniej 3 dni w tygodniu, a kadra kierownicza 4 dni. Nowe zasady wchodzą w życie od poniedziałku. Wprowadzenie tych zasad ma na celu poprawę współpracy i efektywności pracy zespołowej. Wyjątkami są pracownicy zatrudnieni zdalnie przed marcem 2020 roku, osoby pracujące zdalnie z powodu lokalizacji w społeczności rdzennych mieszkańców oraz ci pracujący 125 km lub dalej od miejsca pracy. W odpowiedzi na nowe przepisy związki zawodowe planują kampanię i petycje, a Sąd Federalny rozpatrzy ich skargę w sprawie nowego obowiązku. Ontario ogłosiło, że od 2025 roku przedszkola, które nie uczestniczą w krajowym programie $10 dziennie, stracą finansowanie z prowincji. Dotyczy to subwencji na opiekę nad dziećmi i dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, które mogą zostać obniżone o $2 za godzinę. Rodziny, które już korzystają z subwencji, będą mogły z nich korzystać, dopóki dziecko nie przekroczy wieku przedszkolnego lub nie zmieni dostawcy opieki. Jednak nowe rodziny nie będą mogły uzyskać wsparcia w przedszkolach poza programem. Pieniądze te będą przekazywane na finansowanie programu $10 dziennie,
aby zapewnić jego sukces. Nowe zasady mają na celu pokrycie rzeczywistych kosztów operatorów przedszkoli i wprowadzenie większej elastyczności. Zmiany te mogą spowodować zamknięcia przedszkoli i wzrost kosztów dla rodzin. 36-letnia Amanda Huskies z Oakville zmarła na niewydolność wątroby po odrzuceniu jej wniosku o przeszczep wątroby z powodu wcześniejszego spożywania alkoholu. Haska była hospitalizowana przez 6 miesięcy, a jej partner Allen czterokrotnie apelował o przeszczep, oferując się nawet jako żywy dawca, jednak jego prośby zostały odrzucone. W Ontario i Kanadzie obowiązują ścisłe kryteria kwalifikacyjne dla przeszczepów wątroby, które mogą wykluczyć pacjentów z alkoholową chorobą wątroby. Debra Selkirk, rzeczniczka praw pacjentów, krytykuje te wytyczne, uznając je za dyskryminacyjne. Wskazuje, że leczenie alkoholizmu powinno być traktowane jako uzależnienie medyczne wymagające wsparcia. Koszt leczenia Amandy w szpitalu wyniósł ponad $450,000, podczas gdy przeszczep wątroby kosztuje od 71 do 100 tysięcy dolarów. Selkirk planuje prawne zakwestionowanie obecnych wytycznych dotyczących przeszczepów dla osób uzależnionych od alkoholu. Eksperci wskazują na rosnący problem chorób wątroby związanych z alkoholem i brak inicjatyw rządowych w zakresie wczesnego wykrywania i leczenia tych schorzeń. Lider Nowych Demokratów, Jagmeet Singh, ogłosił, że jego partia kończy umowę z liberalnym rządem premiera Justina Trudeau. Umowa, która obowiązywała do czerwca 2025 roku, miała na celu wsparcie rządu mniejszościowego w zamian za priorytety legislacyjne NDP. Singh zarzucił Trudeau, że ulega korporacyjnej chciwości i stwierdził, że liberałowie zawiedli obywateli. Dodał, że zamierza kandydować w kolejnych wyborach, by przeciwdziałać konserwatywnym cięciom. Premier Trudeau skomentował, że jego rząd koncentruje się na problemach takich jak dostępność mieszkań i zmiany klimatyczne, a nie na polityce. Wyraził nadzieję, że kolejne wybory odbędą się najwcześniej jesienią. Przywódca partii konserwatywnej, Pierre Poilievre, skrytykował Jagmeeta Singha za brak deklaracji w sprawie głosowania nad wotum nieufności i wezwał go do jasnego stanowiska w tej kwestii. Kończąca się umowa nie oznacza automatycznych wyborów. Liberałowie mogą próbować zdobyć wsparcie Bloc Québécois lub kontynuować negocjacje z NDP. Chiny odpowiadają na taryfy na pojazdy elektryczne nałożone przez Kanadę, wszczynając śledztwo antydumpingowe dotyczące importu kanadyjskiego rzepaku. Chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło wprowadzenie dochodzenia w sprawie dumpingu w odniesieniu do rzepaku oraz niektórych chemikaliów z Kanady. Kanada planuje nałożenie 100% taryfy na chińskie pojazdy elektryczne oraz 25% na stal i aluminium, co wejdzie w życie 1 października. Chiny zapowiedziały, że będą bronić swoich interesów w Światowej Organizacji Handlu. Rząd Alberty planuje na jesieni wprowadzenie ustawy, która wymusi, aby rodzice musieli proaktywnie zapisywać swoje dzieci na lekcje edukacji seksualnej, zamiast jak dotychczas móc je z nich wykluczać. Minister edukacji Dimitrios Nikolaides poinformował, że trwają konsultacje z zainteresowanymi stronami, ale szczegóły ustawy są nadal niejasne. Premier Danielle Smith zapowiedziała, że rodzice będą musieli zapisywać dzieci na każdą lekcję z zakresu zdrowia seksualnego, a zewnętrzne materiały muszą być zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji. Nauczyciele i eksperci wyrażają obawy, że nowy system może być niepotrzebny i doda jedynie biurokratycznego nadmiaru. Krytycy, w tym opozycja NDP, twierdzą, że obecny model działa dobrze i obawiają się, że zmiany mogą doprowadzić do informacji, które są zbędne i odciągają uwagę od ważniejszych problemów, takich jak niedofinansowanie szkół. Samsung wycofał z rynku setki tysięcy elektrycznych kuchenek w Kanadzie z powodu ryzyka pożaru.
Kuchenki mają poprzednie pokrętła, które mogą zostać przypadkowo włączone przez ludzi lub zwierzęta, co stwarza ryzyko pożaru, gdy użytkownik nie zauważy, że płyta grzewcza jest włączona. Dotychczas odnotowano ponad 57 incydentów, tym 7 obrażeń. Produkty sprzedawane były od 2013 roku do sierpnia 2014, a konsumenci mogą sprawdzić, czy ich kuchenka jest objęta wezwaniem, porównując numer modelu z listą opublikowaną przez Health Canada. W przypadku używania wycofanych kuchenek bez osłon na pokrętła zaleca się trzymanie dzieci i zwierząt z dala od kuchenki oraz upewnienie się, że pokrętła są w pozycji wyłączonej. W sierpniu Samsung wycofał z rynku w Stanach Zjednoczonych ponad 1 milion 120 tysięcy takich kuchenek po zgłoszeniach 250 pożarów i licznych obrażeń. Jeżeli chcemy zgłosić znalezienie martwego zwierzaka, to czas oczekiwania na jego usunięcie może wynieść teraz nawet 5 dni roboczych. Miasto Toronto zmieniło swoje standardy i czas na usunięcie martwych zwierząt został wydłużony z 48 godzin do 5 dni roboczych. Nowe standardy dotyczące niebezpiecznych psów również weszły w życie w marcu. W 2023 roku Toronto Animal Services otrzymało 15 157 zgłoszeń dotyczących martwych dzikich zwierząt, ale udało się odpowiedzieć na tylko 63% z nich w ciągu 48 godzin. W przypadku ataków niebezpiecznych psów miasto odpowiadało na tylko 35% zgłoszeń w ciągu 24 godzin. Toronto dodało 4 funkcjonariuszy i 1 nadzorcę, a radny Stephen Hallery podkreśla, że konieczna jest dyskusja na temat realistycznych oczekiwań mieszkańców i możliwości miasta. To wszystko w dzisiejszym programie. Paweł Maślanka, Radio Polonia Toronto. Radio Polonia Toronto 100.7 FM. Radio Polonia. Tylko dla ciebie. Zawsze dla ciebie. Radio Polonia. Jednak ciągle myślę, czy
Proszę Państwa, w każdym z naszych domostw, gdzie mieszkają małżeństwa, często się mówi o tym, jak tu zmienić męża czy mężczyznę. Przytoczę frazę pani Czubaszek, znanej z kabaretów Jacka Fedorowicza. Posłuchajcie, co pani Czubaszek mówi. Mężczyzn można zmieniać jak rękawiczki, ale mężczyzny zmienić nie można. Zdrania nie zrobisz anioła, z mięczaka twardziela, a z faceta typu macio pantoflarza. Mężczyzna jest jaki jest i nie ma co przy nim majstrować. Im szybciej kobieta to zrozumie, tym lepiej dla niej. I dla niego oczywiście. W przeciwnym wypadku, prędzej czy później, sprawa musi się rypnąć. Tak napisała Maria Czubaszek w blogu Niecodziennym. Dziękuję pani Mario za wyjaśnienie po tylu latach. Może w końcu coś. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Morły sokoły, herosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Te chłopy, dookoła jeden z drugim, jak nie nerwus to histeryk. Drobny smelk, święta mrówa, niepoważne to nieszczere. Jakby zmolne manekiny, przestawiane i kopane. Gęby pełne wazeliny, oczka stale rozbiegane. Bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje. Wykrzykuje taki w domu, śmiesznym szeptem po kolacji. Śmiesznym szeptem po kolacji. Śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Morły, sokoły, herosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasów. Gdzie te chłopy? Spraw ogromnych, owładnięci ideami, o znaczeniu wiekopomnym i wyjrzeniu jak ze stali. Gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe. Kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni. Gdzie żoni, gdzie tytani? Woli czynu intelektu, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Morły, sokoły, bażanty. Gdzie ci mężczyźni? Franty i ja. Gdzie?
no gdzie te chłopy i ja? No i jeszcze jedna w miarę wesoła historyka. Otóż posłuchajcie. Airbus 380 to jest taki samolot niemiecki, który leci przez Atlantyk. Leci stale z prędkością 800 km na godzinę na wysokości 30 tysięcy stóp, gdy nagle pojawia się Eurofighter z Tempo Mach 2. Samolot, tak jak widać go na tym obrazku. Pilot myśliwca zwalnia, leci obok Airbusa i przez radio pozdrawia pilotu samolotu pasażerskiego. Airbusie, prawda, nudny lot? A teraz spójrz na mnie. Przewraca swój odrzutowiec na grzbiet, przyspiesza, przełamuje barierę dźwięku, wznosi gwałtownie się nad zawrotną wysokość, a następnie w zapieranym dech w piersiach nurkowaniu opada niemal do poziomu morza. Wraca do Airbusa i pyta. No cóż, jak było? Pilot Airbusa odpowiada. To robi wrażenie. Ale spójrz teraz na to, powiedział pilot Airbusa. Pilot odrzutowca obserwuje Airbusa, ale nic się nie dzieje. Leci nadal prosto z tą samą prędkością. Po 15 minutach pilot Airbusa przez radio pyta. No cóż, jak było? Zdezorientowany pilot odrzutowca pyta. No a co zrobiłeś? Pilot Airbusa śmieje się i mówi. Wstałem, rozprostowałem nogi, przeszedłem na tył samolotu, aby skorzystać z toalety, po czym wypiłem filiżankę kawy i zjadłem ciasto czekoladowe. Morał z tej historii jest następujący. Kiedy jesteś młody, prędkość i adrenalina wydają się świetne, ale gdy dorośniesz i zmądrzejesz, nauczysz się, że wygoda i spokój są bardziej ważniejsze. A nazywa to się SOS, czyli wolniej, starsze i inteligentniejsze. Slower, older and smarter. SOS. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym. Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. To, że będzie się dotkniętym przez dla płci indyferentyzm, to nie znaczy jeszcze, żeć miłych wrażeń nie da płeć. Wesołe jest życie staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo co krok. Tu biuścik zachwyci ta mnóżka, bo nie ten już wzrok. Tu biuścik zachwyci ta mnóżka, bo nie ten już wzrok. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem i kłopotów będzie mniej, ach, cierpliwość tylko mniej. Wesołe jest życie staruszka, choć wczoraj zmoczyła go łza. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Trzęsiesz się z niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik rwiesz i wdzianką mniesz, tak już być staruszkiem chcesz. Ach, ach, wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha.
jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym. No i proszę Państwa, to byłoby na tyle w 1896 wydaniu Polskiego Radia i Telewizji Edmonton. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy dotrwali do końca naszego programu. Życzę miłego tygodnia i zapraszam do następnego, które jak zwykle ukaże się w następną sobotę. Wszystkiego najlepszego. Bye, bye. Wiosna cichutko nadchodzi, wtedy drzewa się budzą ze snu. Dar od losu chciej przyjąć i powiedz, że marzenia piękniejsze od snu. Cały świat nuci dookoła, na sercu jakby milżej. Kiedy usłyszysz me słowa, przybędziesz z wiosną, ja wiem. Każda chwila przynosi wspomnienie, promyk słońca otula nam twarz. Spełnię dziś każde twoje życzenie, tylko pozwól, bym serce ci skradł. Cały świat nuci dookoła, na sercu jakby milżej. Kiedy usłyszysz me słowa, przybędziesz z wiosną, ja wiem. Jakby milżej, kiedy usłyszysz me słowa, przybędziesz z wiosną, ja wiem. Dobry los podarował mi ciebie, wszystko kwitło i pachniały łzy. To przy tobie się czuję jak w niebie, z każdą chwilą me serce chce żyć. Cały świat nuci dookoła, na sercu jakby milżej. Kiedy usłyszysz me słowa, przybędziesz z wiosną, ja wiem. Cały świat nuci dookoła, na sercu jakby milżej. Kiedy usłyszysz me słowa, przybędziesz z wiosną, ja wiem.